Z rezerwy budżetowej będącej w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury suwalski budżet zasilony został kwotą pozwalającą na przebudowę kolejnych miejskich ulic. Na y, dokończenie budowy, przebudowy, modernizacji ulicy Raczkowskiej. Jest tam nieduży odcinek tysią, milion 200 tysięcy złotych, jest to odcinek od tego skrzyżowania z ulicą Wojczyńskiego, tam jak skręcamy na lotnisko, dalej aż y, no, do torów nie dojdziemy bo do, w ubiegłym roku. Roku wykonaliśmy ten odcinek, no ale jest tam kilkaset metrów jeszcze do przebudowy tej drogi no i, i te, te środki przyznane pozwolą nam na wykonanie tego w tym roku, bo to jest dotacja, którą musimy wykorzystać i rozliczyć w tym bieżącym 2022 roku. Drugie wsparcie pochodzi z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Jest to duża inwestycja powstańców wielkopolskich, ulica bardzo zdegradowana, tam i jezdnia i chodniki, no wszystko trzeba zrobić na nowo. Od ronda położonego przy Suwałki Arenia do ronda na ulicy Raczkowskiej. Cała ulica to do, prze, ta, do przebudowy. Pojawia się jeszcze dwa ronda na ulicy, na strzyżowaniu z ulicą Zastawie i z ulicą Kawalerijską. Jeszcze będą właśnie w tym miejscu nowe dwa ronda. Budzą one sporo emocji u niektórych mieszkańców, którzy uważają, że ilość rąd w Suwałki zaczyna być uciążliwa i że nie wszędzie są one potrzebne. Ja widzę, jak rondo na ulicy Kościuszki zostało wykonane przy Skrzyżowali żółty wąkowo i Zastawie i ona spełnia swoją funkcję. Szkoda tylko, że mieszkańcy czasami nie widzą, że tam jest rondo i wjeżdżają prosto. Trzykrotnie już te rondo zostało naruszone, ale mam nadzieję, że ono pojawi się na mapach i mieszkańcy już będą wiedzieli, że w tym miejscu to jest rondo, trzeba odpowiednio dostosować się do, 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 do tego innego rozwiązania w ruchu drogowym. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Ono Płynia ruch, nie ma sygnalizacji świetlnej, jest bezpieczne, mniej wypadków, mniej kolizji. Oprócz oczywiście tego ronda, to nie ronda. Teraz to jest rondo na wielocie właśnie na Budzisko tam, bo tam niektórzy żartowali, że to rondo blacharzy. Prócz nowej nawierzchni na powstańców wielkopolskich miasto zainwestuje również w coś, co zapewne znajdzie zwolenników. Będzie ścieżka rowerowa, będą nowe chodniki. Nowe oświetlenie. Spróbujemy zachować jak najwięcej drzewostanu tych drzew, taki przy Drożnych i tutaj, jeżeli będzie możliwość, to będziemy przesadzali i tak dalej, a nasadzimy więcej, niż na pewno wykniemy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, gdzieś tam do końca przyszłego roku, ta ulica Powstańców Wielkopolskich będzie wykonana, a ulica Raczkowska, tak jak powiedziałam, powinna być zrobiona w tym roku. W poniedziałek do ratusza dotarła jeszcze jedna dobra informacja, będzie remont i modernizacja ulicy Franciszkańskiej. Przebywa tam wielorodzinnych budynków i planowane są kolejne, a ta dobra Dobra wieść to wsparcie tej inwestycji z nowego rozdania Polskiego Ładu w wysokości 4 milionów 750 tysięcy złotych.